tobą czułość w końcu począć mam. Czułości do kamieni, do ptaków i ludzi. Dziękuję wzajemnie za zaproszenie do Starogardu. Cieszę się, że podróżując ostatnio tutaj w tych stronach, jesteśmy tak dobrze traktowani przez pogodę, a dzisiaj nawet mogliśmy w pięknym słońcu zwiedzać Zamek Malbork, więc jesteśmy szczęśliwymi turystami przy okazji naszych obowiązków, przyjemnych, ale jednak obowiązków zawodowych. Pisać to jest zabić, a przecież twoja rola siedzieć w ciemności pustej, chłodnej sali. Samotnie siedzieć, gdy rozum spokojnie gwarzy oku marmurów mgła i krople toczą się po twarzy. Spodziewam się, że impreza o tak długim stażu, impreza, która ma już taki dorobek i takie osiągnięcia, no bo to nie jest łatwo tak długo prowadzić i organizować tego typu spotkania, no stawia już wysoką poprzeczkę, więc domyślam się, że będzie to bardzo dobra edycja. Cóż ja z tobą czułości w końcu począć mam? Czułości do kamieni, do ptaków i ludzi. Robię rzeczy ze sobą pokrewne, czyli piszę muzykę, czasem rzadziej znacznie piszę teksty, dużo śpiewam, dużo gram na fortepianie. Przez te 30 lat zagrałem pewnie, no, ośmielę się zaryzykować, ze 2000 koncertów. Brałem udział w przeróżnych konfiguracjach, współpracowałem z dużymi orkiestrami, grywałem sam, grywałem z zespołami jazzowymi. Miałem przygody z wieloma, bardzo wieloma świetnymi wokalistami i instrumentalistami. Krótko mówiąc, w ciągu tych 30 lat ta moja przestrzeń wolności, ona polega na tym, że się ma samemu sobie coś do zaoferowania. Czyli krótko mówiąc, nie dopuszcza się jakiegoś złego, takiego negatywnego i destrukcyjnego podejścia do świata. Nie dopuszcza się nihilizmu. Jest się w jakimś sensie cały czas dla siebie łagodny. I ta przestrzeń wolności, w której się człowiek znajduje, mimo upływu czasu, mimo wieku, pozostawia nam szansę na bycie autentycznym. Jeżeli to jest trochę bełkotliwe, co powiedziałem, no to jeszcze to odwrócę. Jeżeli patrzymy na kogoś na estradzie czy na scenie, to nierzadko widząc jego nawet warsztatową biegłość, widzimy, że mówi nieprawdę, czy też, że mówi, że nie oszukuje nawet, tylko że udaje. Nie gra, tylko udaje. Znów mija ta godzina, co mosty przypomina. Prawdziwe jak powietrza stal. Lecz każdej stali twardość, nad marnościami marność, i dni młodości będzie żal. Przyjście do piwnicy sprowadziło mnie do roli członka pewnej społeczności, co w tym wieku jest bardzo ważne, myślę. I w jakiś sposób to mnie uchroniło od takiej szybkiej, wydaje mi się, takiej efemerycznej jakiejś przygody z estradą, a raczej przygotowało mnie do tego, co miało nastąpić później, bo moja pierwsza płyta, jakby dopracowałem się jakiegoś swojego repertuaru tak, aby móc wydać płytę, dopiero około 7 lat po debiucie. I to właśnie była też zasługa i Piotra, i całej piwnicy, i tego środowiska, które potraktowało mnie serio, a jednocześnie sprowadziło do właściwego poziomu. Czyli pozwoliło mi być 17-latkiem w piwnicy, a nie gwiazdą gdzieś tam w klubie studenckim. Zresztą Piotr zawsze tak działał. Wydaje mi się, że wszyscy ludzie, którzy go bliżej czy dalej znali, czy którzy się z nim przyjaźnili, wiedzą doskonale, że w sposób dyskretny i niewidzialny wpływał na ich kontakty z innymi, często
nawet konfliktował ich po to, żeby z tego coś wynikało dalej. Był swego rodzaju reżyserem cudzych, jak to się mówi potocznie, karier. Robił to bezinteresownie, bo jak wiadomo żył po cygańsku. Nigdy niczego nie miał, nigdy o nic nie zabiegał materialnego. Natomiast tworzył te niewidzialne sprawy, nici łączące innych ludzi, artystów, różnych dzieci. Także był takim sprawcą. W moim wypadku na pewno też bardzo mi pomógł. 11. Dwa filary, dwie przepaście. 11, 11. Dwa filary, dwie przepaście. Światła jeszcze mi nie gaście, 11, 11. Światła jeszcze mi nie gaście.